10 grantów, każdy wartości 21 tysięcy złotych od stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg trafi do organizacji pozarządowych. Pieniądze muszą być przeznaczone na organizację imprez o charakterze artystycznym, kulturowym czy edukacyjnym. Do tej pory mieliśmy takie dwa konkursy. Jeden konkurs to był związany z wzmocnieniem i wsparciem organizacji pozarządowych od strony instytucjonalnej. Te bardzo fajne konkursy były, gdzie tam organizacje mogły 30 tysięcy uzyskać. Drugi konkurs to był promocja zdrowego stylu życia, trochę ruchu, trochę jedzenia. No i ten jest trzeci, ostatni. I tu jest tytuł taki bardzo, że tak powiem, prosty i wdzięczny. Krzemienny Krąg łączy ludzi. A dlaczego jest historyczny? Bo tych konkursów już nie będzie. I jeszcze ostatnim rzutem na taśmę udało nam się gdzieś tam wygenerować środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizacje mogły pozyskać pieniądze przed podpisaniem umowy na tak zwane własne ryzyko. Z tego skorzystały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Ćmielowianki, organizując przegląd kapel weselnych. To była największa impreza, którą żeśmy przy współpracy pani burmistrz i Domu Kultury organizowały. Duża część pieniędzy była przeznaczona na nagrody, na obsługę. No i tak małymi kroczkami powolutku na razie próbujemy. Próbujemy działać, współdziałać z urzędem, współdziałać z Domem Kultury, no i z mieszkańcami integrować się. Takie małe spotkania zapoznawcze. Koła gospodyń wiejskich coraz częściej są beneficjentami różnych projektów, a tym samym ich aktywność jest coraz większa. Kobiety się integrują, zresztą warto podkreślić, że do kół gospodyń należą również mężczyźni. To ważny kierunek działania, aby właśnie w tych niełatwych czasach dla nas wszystkich właśnie przede wszystkim mieć czas na wypoczynek, na integrację, na dobrą zabawę i pośmiać się we wspólnym gronie, pobawić. To mówię, jest czas na pracę, jest czas na zabawę. Pieniądze w ramach grantu od Krzemiennego Kręgu trafiły do gmin członkowskich. W Lipsku zostanie zorganizowane kino plenerowe, z którego będzie mogło skorzystać przynajmniej 400 osób. Wszystkie atrakcje dodatkowe, jak catering, jak jakieś gadżety upominkowe dla naszych mieszkańców będziemy tutaj mieli do dyspozycji za darmo. I niestety w tych pieniążkach w tym roku uda nam się zorganizować tylko dwa seanse, ale mamy nadzieję, że taka impreza zagości u nas na stałe, a z każdym rokiem będziemy mieli więcej i więcej środków na to, żeby organizować tego typu wydarzenia dla naszych mieszkańców w większym zakresie. 10 projektów w ramach grantu Krzemienny Krąg łączy ludzi ma m.in. poszerzyć wiedzę w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zachowania dziedzictwa lokalnego. Nabór wniosków prowadzony był w grudniu ubiegłego roku.